Cześć, w tym filmie opowiem Ci o tym, jak korzystać z funkcji dyktowania na komputerze, aby szybciej i sprawniej pisać maile, dokumenty, artykuły czy cokolwiek teraz piszesz używając swoich rąk. Teraz możesz pisać to używając swojego głosu. Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja na to kładę Oszczędza to niesamowicie czas, no i ręce. Ja mam na imię Artur, ten kanał to poradniki i ciekawostki związane z branżą internetową. Kanał rozwija się dzięki mojej firmie arturkosiński.pl. No to przejdźmy teraz do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak uruchomić tą funkcję i jak z niej korzystać. Pokażę teraz, jak uruchomić dyktowanie na Macu, a za chwilę też podrzucę Ci tu link, jak zrobić to na Windowsie. A więc na Macu musisz na początek wejść w ustawienia systemowe, czyli klikasz w jabłuszko w lewym górnym rogu ekranu, pojawia Ci się to okienko, wpisujesz tutaj dyktowanie, zjeżdżasz na dół i masz tutaj sekcję dyktowanie, ustawiasz ten przełącznik na włączony i masz tutaj opcję skrótu, który będzie uruchamiał Ci funkcję dyktowania. Nie wiem, czy to jest domyślny, dwa razy Ctrl, czy ja sobie taki ustawiłem. W każdym razie tutaj możesz sobie ten skrót ustawić. No i w momencie, gdy to jest włączone, gdy wejdziemy sobie na przykład do Worda, wybieram dwa razy ten Ctrl. Dzień dobry, przecinek, dziękuję za Państwa wiadomość, kropka. Teraz testuję sobie dyktowanie na komputerze, kropka. Prawda, że jest to zajebiste? Znak zapytania. No i jak widzisz, to dyktowanie jest naprawdę super. Ja teraz mówię, a program to cały czas rejestruje. A jak zrobić to na Windowsie? Wygoogluj sobie, jak włączyć dyktowanie na Windowsie. Masz tutaj pierwszy link do supportu Microsoftu. No i tutaj są po kolei wskazówki, jak to zrobić. Ja niestety nie mam Windowsa, więc nie pomogę Ci z tym, ale wierzę, że sobie poradzisz. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, napisz komentarz, jeżeli masz jakieś pytania. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.